No i wchodzimy do Butsa. Jak widzicie na starcie właśnie jest ten pierwszy kalendarz. Taki, wartość jego to jest rzekomo właśnie 85 funtów. Na stronie już zauważyłam, że było 70, a w tym momencie jest on właśnie za chyba 35. O ile się nie mylę, ale już teraz nie pamiętam. Ale zaraz sprawdzę jeszcze. Dobra, czekajcie, gdzieś tutaj się muszę rozejrzeć. Czy są jeszcze jakieś tutaj 3 za 2? Tutaj mamy też właśnie te zestawy. Jedyne, co by mnie interesowało, to właśnie, tylko że nie ten, ten GovProof. Właśnie to by mnie interesowało. GovProof Brow Pencil. Ten miałam i ten miałam. Ale 20-50 tutaj w zestawie. Czekajcie, szukamy. Szukam kalendarza. Szukamy kalendarzy. Widzicie, jest za 35. Tutaj mamy coś za 30, ale to nie jest kalendarz. To jest jeden. 10,50. No to się jeszcze tu opłaca, ale rozejrzymy się za wszystkim. Tu jakaś taka, taki w sumie zestaw, a nie kalendarz. Idziemy sobie po kolei. Gdzie tu są? Powinna być taka ścianka, słuchajcie, z samymi... O, zobaczcie, w Butsie. Rose Retinol. Właśnie jego chciałam. Chociaż jeszcze mam swój, co prawda. Ale widzę, że są chyba... Nie, myślałam, że są w promocjach, ale nie. Też fajne są te właśnie te mgiełki po 16. A Retinol... Zobaczcie, jak wyprzedane. A Retinol Tonic jest za dychę. Ale to zobaczę, zastanowię się. Poszukajmy kalendarzy. Wiecie co, jest tak tu wszystko porozrzucane, że idzie oczopląsu dostać. Number 7 pędzelki. Tutaj mamy co? Kurczę, perfumy, nie perfumy. O, to coś fajnego jest ze Smashboxa, zobaczcie. Coś nowego. Takie coś. Ale czy chyba co to jest? 30 funtów. Pomadeczki. Fajny ten kolor i ten fajny kolor. Błyszczyki. Jakaś taka paleta. Fajne. No. 19. 39. Fajne. Widzę, że to jest coś nowego. Nowa seria. Jak możecie zobaczyć. I te zestawy za 30 funtów. Też spoko. No ale ja nie potrzebuję. Dobra. Tutaj mamy Clarins zestawy generalnie. Ale czy jakiś kalendarz? Słuchajcie, patrzcie, jakie fajne. Ta-da! Też chyba zestawikami. No, 75, 36, 58, 74. Kalendarz jest za 60 funtów, ale ładny. Z Clarins. Tak wygląda. To ma w środku na 12 dni. Czyli dość drogo. Dość drogo. Tutaj co? To nie jest kalendarz. To nie jest kalendarz. Jeszcze idźmy tutaj. Tutaj mamy jeszcze zestawy właśnie te. 4 dychy i mniej. Jestem ciekawa, czy jest tutaj właśnie ta seria, słuchajcie. Ten kalendarz mnie korci trochę, wam powiem. Ale czy z NYXa? Czy jest w ogóle NYX? Czekajcie, bo ja się nie mogę tu ogarnąć. Tu nie widzę kalendarzy. Kurczę, tak właśnie dziwnie są porozstawiane te rzeczy. Smashbox? Tu jest NYX. Jest NYX. Sprawdźmy, czy jest coś z tych nowości, co ja widziałam właśnie na... Chyba nie. Chyba nie. Zestawy perfum. Ale to nas nie interesuje. To też nas nie interesuje. I to też nas nie interesuje. Nie ma. Nie ma i nawet nie ma reklamy jeszcze z tym takim fajnym, tym kolorowym. Nie pamiętam teraz nazwy, nie chcę przekręcić. Ale nie widzę. L'Oreal Number 7. Kurczę, dziewczyny, gdzie są kalendarze? Jakieś tak, wiecie, wystawione, wyłożone. Maybelline, Soap and Glory. Soap and Glory chciałam właśnie zobaczyć kalendarz. Ale jak widzicie, to tu jest tylko właśnie stoisko takie pojedyncze. Bourjois również, tam perfumki. Kurczę, jakie stoisko powinno być, nie? Z kalendarzami oddzielnie. Szczotki, pędzelki, ale tą rzecz to będę chciała zobaczyć. O, jakaś nowość. Pojemniczek chyba, tak? Do przyczepienia, no, z Real Techniques. I na gąbkę. Fajne. Co 8. A tu co? Same te?
Takie widzicie? No, przygródki takie ma na pędzelki. Fajna, ciekawa rzecz. Te są przeceniane, ładne. Zadychę właśnie ten, co mi się podobał. Tutaj te są też fajne. No jest trochę fajnych, jest. Ale tak jak mówię, ja będę chciała zobaczyć... Słuchajcie, będę chciała zobaczyć... kalendarze. Przyjechałam za kalendarzami, więc chciałabym się na tym skupić. Collection... Gdzie tu są kalendarze? Słuchajcie, tu są zestawy świąteczne. Tu nie. Tu nie. Tu nie. Też nie. Zestawy świąteczne. Tu jakieś pierdu. Tu coś mamy. Winter Wonderland. A to jest ze słodyczami. To ze słodyczami nie bardzo. Z herbatami byłby też fajne. O właśnie, zobaczcie. Twinning za 10. Taka kolekcja w sumie. To nie jest żaden kalendarz, ale byłby fajny kalendarz z takimi herbatami. A to są te herbaty, które Wam polecałam. I te też. O, a ja miałam te. Ja miałam to i kupowałam to za 3,49 w TK Maxie. Po 12 i mamy 30 herbat za 12 funtów i jest też 3 za 2. Także też spoko, fajne na dole z kubkami, bardzo ładne kubki. Teraz co, mamy tutaj świeczki, świeczki, świeczuszki, zestawy, nie zestawy, ale wciąż nie widzę kalendarzy. Tutaj te świeczki, co Wam ostatnio pokazywałam, tam też świeczki i chyba jest kalendarz. Chyba tutaj mamy właśnie kalendarz. Tak, zgadza się. Taką wygląda i zaraz Wam powiem jeszcze cenę. Co my tutaj mamy? Tu są same chyba... Kurczę, nie widzę. Wiecie co, czekajcie? Votive, tak, czyli to takie, tak jak tutaj widać. Są te T-Lighty 4, tutaj też 4, 4, 4. Jeden jest Votive i reszta są te Snowflake Cookie. To Wam polecam, bo jest piękny zapach. O ile jest ten kalendarz? Gdzie jest cena kalendarza? Widzę co? Nie widzę. Nie widzę ceny tego kalendarza. Ale on coś chyba 20, 20? 20 czy 15? Nawet nie wiem. Nawet nie wiem. Tutaj są świeczki, świeczuszki. 3 za 2 znowu. Nie widzę ceny kalendarza. Tutaj jakieś takie zestawy, takie. Tutaj coś jest. Kalendarz adwentowy. Cat Kids są taki... Ło! I tutaj w zestawie mamy... Jakieś takie kremy, kremiki z tej właśnie serii. Ja chyba miałam jakiś krem do rąk, mi się wydaje, z tego. Coś mi się tak zdaje. Tutaj nie widzę kalendarza. Kurczę. Tu co to jest? Jakieś maseczki. Tutaj też jakieś maseczki. Awokado, coś dla Kasi. O, maseczka na usta. Fajne. To też fajne. Fajne jakieś, zobaczcie. Fajne, fajne maseczki. Popatrzę, czy nie ma kalendarza, ale nie widzę. Widzę tylko jakieś takie kosmetyczne, kurczę, pierdółki. Tutaj to samo. Też nie widzę kalendarza. No i nie wiem, chyba w takim razie coś będziemy musieli wybierać. Słuchajcie, chyba jednak wy... Kurczę, w Superdragu. To, co to jest za 4 dychy? Open me, no to otwórzmy. Ale słodkie. Jakieś nastolatki, to spoko. Fajne. 4 dyszki. Takie pędzelki. Takie zestawy, ale tak jak mówię, to wciąż nie kalendarze. O, tu jest kalendarz. Ten kalendarz oglądałam ostatnio za 20. Ten za 20. Wiem też, że była właśnie, słuchajcie, przecena. Była przecena dosłownie 3 za 2 właśnie i że można kupić sobie dwa kalendarze, trzeci mieć gratis. No właśnie, tu jest kolejny, 35 ze Slika, ale nie bardzo do mnie przemawia. Tak to wygląda, tu mamy Real Techniques. Tutaj co? Jakieś takie rzeczy, no i co? I nie ma więcej? Nie, jeszcze coś tu jest. Tu są jakieś. Tu jestem za 35. Beauty, to w ogóle nie znam tego. Jakiś taki Better Not Better z pędzelkiem, słuchajcie, nie wiem, słuchajcie, co to jest. Star Gift za 2 dyszki, niby z 40, słuchajcie, ja nie wiem, ale dość droga sprawa. W każdym razie to jest tu.
tutaj chyba coś jeszcze mamy. Number 7. Ted Baker, też zestaw. Tu co? Czy to jest kalendarz? Nie, po prostu taka kolekcja. Tutaj też kolekcja, tam też kolekcja. Wszystkie świąteczne takie już. Pod święta, no ale tak jak mówię, ja szukam kalendarza, dziewczyny. Szukamy kalendarza, a nie takich pierdółek. Właśnie Soft and Glory był, kurczę, i już go patrzyłam, bo był za 35, ale mimo wszystko i tak zobaczę jeszcze w Superdrugu. Chcę zobaczyć, ponieważ może podejmę, wiecie, inną decyzję. Właśnie, o tu jest, 4 dyszki. I nad nim się zastanawiałam, 40 funtów. Drugi wtedy wziąć za 20 i trzeci jakiś za 2 dyszki byłby free. Więc taką mam opcję pierwszą w głowie. Ale jeszcze nie wiem. Ale jeszcze nie wiem. Jeszcze jestem niezdecydowana do końca. Ten kalendarz też... Nie, to nie jest kalendarz. Ale z tego chyba też widziałam kalendarz. I co? I już? No powiem wam, że... No słabo. Albo ja jestem jakaś niewidoma, słuchajcie. Tu są jeszcze jakieś zestawy świąteczne, ale kalendarza nie widzę. Tutaj też nie. Tutaj Lancome. Tu też nie. Fajnie zrobiona szczoteczka, soniczna taka. Znaczy ta elektryczna, wiecie o co chodzi. Patrzę w koło i do was gadam. I to tak trochę ciężko. Soft and Glory. Ale tutaj nie ma kalendarza. Kalendarze były chyba tylko i wyłącznie właśnie tam. Na tym jednym wielkim stoisku. No kurczę. Mini rozczarowanie. Myślałam, że będzie większy wybór. A w sumie ten sam wybór to ja mam, słuchajcie, w... tam na miejscu. Z Gala. Czekajcie, spróbujemy przejść sobie na skróty. Spróbujemy przejść na skróty. O, te Glam Glow maseczki. I Benefit. Właśnie tutaj, czy jest, czy nie ma. Nie, jest wszystko, ale... O, z Bar Minerals macie 3 dyszki, 30 i poniżej 30, 34, ale to są zestawy, wszystko świąteczne. Pędzelki, pędzeleczki z Lancome zestawy. No nie. Czyli chyba jednak zostanie nam, słuchajcie. No ten jest fajny, 35, no ale to jest tylko właśnie jeden i on nie podlega z kolei promocji tej 3 za 2, bo to wiem, ale jest fajny. Są marki w nim takie jak Masquad, później Jacquees, jest Champneys, jest Mark Hill, jest Number 7, jest Soap and Glory i jeszcze coś tam, i jeszcze coś tam. Także naprawdę spoko. Jeszcze zobaczmy sobie z Clinique'a. Zobaczmy z Clinique. Kurczę. Nie, nie widzę kalendarza. Kurde, tu jakieś zestawy. 39, 25, 39. O, fajnie, małe produkty. Super sprawa, po 7, po 9. Po 9. Fajnie, fajna rzecz, że można sobie właśnie przetestować. I 3 za 18. Naprawdę super. To jest fajne, to wam polecam. To właśnie używałam. Moi surgi, jak to woli, 15 ml. Tego właśnie nie miałam, ale też fajna rzecz podobno. To też fajne. Take the day off. Cleansing balm. Fajne rzeczy. Po 7 funtów można sobie fajnie przetestować. W niewysokiej cenie. No i co? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o, słuchajcie, Bootsa. Ej. Także ten jedyny, który przy... A tu? Nie ma? Nie ma. Nie. Czyli jednak idziemy do Superdruga. Tu wyjdziemy, że tamtej strony wyjdziemy? Wyjdziemy. No dobra, a Superdruga mamy, słuchajcie, tam, naprzeciwko. Także ja się chyba teraz z wami rozłączę. Dojdę i wtedy się do was odezwę. I dobrze, my jesteśmy już w Superdrugu i mamy tutaj na samym wejściu już Black Friday'owo 50% zniżki na taki zestaw. Co prawda nie jest to kalendarz, ale jest taki właśnie zestawik. Tak on wygląda, także jest sporawy. Tu jest, o, taka seria za 15. Pędzelki za dyszkę z Revolution, też fajna sprawa. Ale słuchajcie, chcę przejść do kalendarzy. Od razu chcę iść do kalendarzy. Poczekajcie, muszę się odnaleźć najpierw. O! Tu jeszcze mamy jakąś serię.
z mła brokatowa i tak dalej. Ale idźmy dalej, idźmy dalej. Gdzieś tu widziałam te kalendarze, słuchajcie, wszystkie. Czekajcie, czekajcie, coś tu się już zaczyna. Kalendarz, co to jest za 12? Czy ty jesteś kosmetyczną? Aha, to są świeczki, dobra, już widzę, świeczki. Potem taki jakiś Bloom, ale ładnie wygląda. Ale co to są Bloom? Nie znam w ogóle tego. Leciutkie takie wody toaletowe. Wody toaletowe za 12, ale też spoko. Są jakieś takie wody, ja ich nie znam. Powiem wam, czekajcie, sprawdzę chociaż jedną. No, takie specyficzne. Może nie bardzo dla mnie. Tu coś mamy, tego widziałam już. Właśnie online. O, spokojnie, spokojnie wszystko mi się wali. Już układam, żeby nie było. Kurde, stoją jakby chciały, nie mogły. Tutaj mamy Bath & Body, coś z myszką Mickey za 7. Jakiś vanilla fragrance, vanilla fizer. Taki jakiś. Też spoko. O, to będą też takie rzeczy. Takie dla nastolatka bardziej, wydaje mi się. Ale jak za 7, spoko. Potem taka fajna seria jakaś. Coś takiego. Szkoda, że właśnie nie można powąchać, ale też jest ładne. I za 7 funtów, słuchajcie. I co tutaj mamy? Sól, fizer, bam. I nail file. No to takich rzeczy nie lubię, ale ładnie wygląda. Dla jakiejś nastolatki, żeby sobie mogła otwierać, myślę, że fajna sprawa. Idziemy dalej. To nie kalendarze. Tutaj co? Też nie kalendarze. Kurczę, jak oni tutaj to tak porozkładali, że nie będą gdzie patrzeć. Dobra, tutaj mamy party przecenione za 15. Tam u góry widzę do ust ten kalendarz, ale jak go oglądałam na kurczę kanale, to taki był trochę średni. Muszę wam powiedzieć, to jest fajny zestaw. Ten, ale to nie jest w ogóle kalendarzowy. Szkoda, kurczę. Tu co? 12 dni rzekomo, czyli to jest w formie chyba kalendarza. 12 dni świąt, czyli co? To też się tak otwiera jakoś kalendarzowo? Ale byłoby to fajne, słuchajcie. Fajne, są pędzelki, są jakieś paletki. Myślę, że fajna sprawa. I on jest właśnie za chyba 3 dyszki. Chyba jest za 3 dyszki. Tutaj też coś jest, ale to jest jakiś tylko zestaw. Kurczę, to jest chyba to, co tam na wstępie było. No i ten z ustami, tylko nie chciałabym wszystkiego do ust. A ten wielgaśny... A jeszcze tutaj coś jest, czekajcie. A nie, to taki malutki. Potem jest ten wielgaśny chyba za 50. I to jest co? Gift set, czyli to nie jest kalendarz, ale tu już więcej się dzieje, jak widzicie. Większe paletki. Tutaj te serce za 3 dyszki, fantastyczne zresztą. Ja się tak waham. 12 dni, a to jest za 3 dychy. To by było za 30, tylko że co? Ale to jest... To nie jest kalendarz, jak się to otwiera? Jakie to ma przegródki, słuchajcie. No właśnie nie ma tego tak narysowanego. Ale interesuje mnie, jak to... Tu niby jest zdjęcie, ale to zdjęcie jest takie mało wyraźne. Nie widzę jakichś numerków. No ale 12 dni świąt, czyli jakoś to powinno się chyba otwierać fajnie. No i tu nie widzę z kolei 3x2 przy tym. Jeszcze jest takie coś. No i co ja mam zrobić, słuchajcie. To jest za 3 dyszki. Ale nie wlicza się właśnie w żadne 3x2. I gdzie są jeszcze kalendarze? Ja nie kumam. To tak mało? To tam w budźce było więcej. Czyli co, w budźce bym brała? Dobra, przejdę się jeszcze po sklepie i popatrzę. Dobrze, kochani, teraz jesteśmy w Wilko. Zabrałam was do Wilko, ponieważ może tutaj są jakieś kalendarze. Jest coś takiego, ale jak widzicie... To coś jednak nie dla mnie. Tu jednak też nie, bo to pierdu. Kartki, karteczki. Ale poczekajcie, może coś się gdzieś znajdzie. Nie, tutaj są dla zwierząt, dla kotów. Kurczę, no gdzieś był na wystawie jakiś jeden kalendarz, więc gdzieś są. Poczekajcie. Kalendarze. Tutaj są jakieś, ale to są te takie słodkie. A mi chodzi o kosmetyczny jednak. Są kalendarze na słodko. Dobra, tak, tutaj są jakieś. Bo jeszcze gdzieś powinny być, co? Tam też widzę na słodko.
tam po 5 funtów. Ale to co, nie ma w ogóle kosmetycznych? Czekajcie, tutaj są jakieś rzeczy takie domowe i zaraz lecimy tam do brygady. Koce, kocyki, no nie o to mi chodziło. Pościele, lampy, lampeczki. Nie, to czyli chyba jednak na tej wystawie to był ten taki. To był chyba ten kalendarz, słuchajcie. Szkoda. Tutaj mamy Nestle, tu jakiś i tu jakiś. Chyba tylko to. I chyba tylko to. I niestety nie ma chyba innego. A na wystawie mi się wydawało, nie wiem dlaczego, że widziałam chyba kosmetyczny. No to jak zwykle pewnie mi się wydawało. Ale naprawdę, zaraz wam pokażę. Tak z daleka mi się wydawało, że to był kosmetyczny. No chyba, że był tamten właśnie, ten taki z pierdółkami. Widzicie, tu jest ładny Lind za 10. Galaxy za 2. Więc też fajnie. A ja wam pokażę, który ja widziałam. Idzie, ja teraz idę? Dobrze, idę, tak? Ja widziałam... A, bo to są jakieś... Co to jest? Z lampkami? Co to jest? Jakieś klocki? Słuchajcie, nie wiem, co to jest za kalendarz. Nawet nie widzę nazwy, ale jakieś pierdu. No szkoda, i tu jest jakiś... Aha, to jest ten beauty. Jakieś bomby, bombeczki, kremiki, takie pierdółki w sumie. Szkoda. Szkoda, bo szkoda. Gdzie ja szłam? Tam szłam. W drugą stronę. Jak widzicie, teraz właśnie zejdziemy jeszcze do Marks & Spencer. Mark & Spencer i zejdziemy chyba też właśnie do Primarka. Także zobaczymy, co w Primarku. No i koło nas jeszcze tutaj obok. Za chwilkę będziemy właśnie mijać TK Maxa. Co prawda w TK Maxie nie liczę na absolutnie żadne kalendarze, ale może coś by wpadło fajnego w łapki. HomeSense, tutaj właśnie fajne rzeczy do domu. Naprawdę fajne, ładne, bo widziałam już ostatnio. Zobaczcie, tak szybciutko wam pokażę. Tam już trochę chyba na mnie czekają. Różne przeróżne rzeczy, przepiękne do domu, zobaczcie. Cudowności, piękności, patrzcie. Wszystko, co druga rzecz wygląda fajniej. O, tu jakieś fajne ta... Co to jest? Jakieś takie znaczki. Aha, coś tam z winem związane, nie wiem, coś tam na butelkę od wina. Tu fajne takie gadżety. Tu zobaczcie, jak pięknie, świątecznie. Tu... No śliczne. Rzeczy są normalnie superowe. Ręczniki, koty, nie wiadomo gdzie patrzeć, powiem wam szczerze. Słodycze. Może gdzieś tu będzie jakiś kalendarz. Może ze słodyczami prędzej chyba. Dobra, idźmy dalej. A, bo tu się... Dobra, już skumałam. To jest to, co jest obok TK Maxa. Teraz jesteśmy już prawie w TK Maxie. Tam jeszcze jakieś słodycze, słodkości. Ale nie, chyba ja nie chcę. Jeszcze chciałabym do Primarka zejść. Fajna ta Sunday. O ile? Sprawdźcie cenę. Gdzie ty jesteś ceną? Czekajcie, bo fajne. Takie Saturday. Jaka cena? Fajny, mięciutki. 15 funtów. Fajny. Tam też widzę jakiś fajny sweterek. Czekajcie. No dobra, tak z bliska wam jeszcze trochę zwolnię lekko i wam pokażę. Co tutaj mamy? O, też fajny. Taki dziwny rękaw. XS-ki. XS-ka, ale ciepła. Jakieś bluzy. No, trzeba mieć więcej czasu tutaj na bieganie. Ten nawet fajny właśnie. Tak z daleka zauważyłam, ciepły w każdym bądź razie. Tu jakieś rzeczy właśnie do domu, ale tak jak mówię, ja bardzo chcę zajść do TK Maxa. Tam pewnie oszaleć idzie na bank. O, czekajcie. Już mi coś tutaj wpadło w oko. Czekajcie, bo ciężko jedną ręką. O, jaka fajna. 17. Też fajna. Fajny materiał. 17. Ja to mam gust. Jak świnia biust. Dobra, czyli jak widzicie, o. Takie rzeczy. Ja byłam właśnie tu w odbiciu. A teraz szybkim krokiem lecimy tutaj jeszcze zobaczyć sobie, co jest kosmetycznego. Tu jest cały ciuchland. Nie chcę mi się nawet, powiem wam, przebierać. Ale w kosmetykach tak. Sprawdźmy sobie jakąś kolorówkę. Czy jest coś ciekawego? Byłabym zdziwiona, jakby coś dorzucili naprawdę z...
Jakby dorzucili coś. Jakieś kredki. Technik. ZW7, ale to nie jest kalendarz. Zatyszkę, widzicie? Bo co to jest? No jak zwykle. Tak, Aga przyszła. 15. O, nic się nie dzieje, słuchajcie, to tylko ja. Tylko ja. Standard. Standard. Odkładam, żeby nie było. Może nie tak jak leżało. Ale nie, ja tu jestem od, słuchajcie, układania. Tu mi się coś podoba. O, bardzo ładnie to wygląda. Ślicznie. Naprawdę fajne i za 7 funtów. Bardzo fajnie wygląda ta paletka. Zobaczcie. Oczywiście nie dla mnie, ale bardzo ładna na prezent. I bardzo ładne kolory. Mamy tutaj cienie, róże do konturu, bronzery i rozświetlacze. Super. Naprawdę piękna. Na prezent ekstra. Pędzelki, nie pędzelki. Tu co? Jakiś serum. Tutaj co? Aha, z tego SPA. Max Studio. Tu znowu z tej. Zauważyłam, że niektóre fajne są rzeczy z tej właśnie marki. Też taka paletka do całej twarzy. Tu nic ciekawego. Max Studio Technik. Technik. Ellen. Ellen. Za dużo się tutaj nie dzieje. Kalendarzy nie widzę. Powiem wam szczerze, że nie widzę kalendarzy. Pędzelki, paznokcie. Jeszcze sobie Ted Baker i zajrzyjmy sobie, czy tutaj były gdzieś chyba kiedyś. Właśnie chyba tu była promocja. O nie, nie chcę mi się nawet grzebać. Zobaczcie, jak to wszystko jest porozrzucane. Sztrafnie. Nie. Nie chcę mi się tutaj przeglądać. Jedyne co to ta Ellen Tracy, tylko fajna ta paletka. Kalendarz, kalendarz czy nie kalendarz? Nie kalendarz, nie kalendarz, jak widzicie. Nie kalendarz. I też nie kalendarz. Czyli kalendarzy brak. Trochę szkoda. Szkoda, bo akurat TK Maxx mógłby mieć też kalendarze. Zobaczcie, tutaj by sobie stały i myślę, że każdy by się na jakiś tam zdecydował. Dobra. No i teraz szybkim krokiem, żeby mnie nic nie rozjechało, zmierzam do Marks & Spencera i do Primarka. Także jak na coś się zdecyduję, dam wam znać. Póki co decyzja moja jest taka, że chyba bym się zdecydowała na tą promocję 3 za 2, ale u nas w Gala to wszystko też jest, więc nie muszę tu. Mamy na miejscu i to by było, słuchajcie, co to było? Ten Soap & Glory bym wzięła za 4 dychy, dokupiła, dajmy na to, nie wiem, może ze Slika, może jakieś bomby. No i trzeci w gratisie. Także Krzysiu jest gdzieś tu z Kasią, także ja za chwilę do nich dojdę, ale właśnie sprawdzę jeszcze kalendarz tylko w Marks & Spencer i za chwilę do nich przybędę. Nie wiem, czy postawili kurczę auto. Nie mam żadnego pojęcia, bo latam. I się troszeczkę rozdzieliliśmy, no bo wiadomo, że trochę mi to zajmie, te chodzenie. Okej, okay. Jak widzicie, jestem już prawie w środku. Kukam, oj, panu koszyk spadł. Oj, i to na samym przejeździe. Dobra, gdzie tu jest wejście? Tu. Także wchodzę, szukam kalendarza i wychodzę.